Cześć wszystkim, Opon 7, dalszy ciąg Kamayui. Dobra. Dużo się wydarzyło, nie za dużo dobrych rzeczy. Wracamy do fortecy. Staramy się ogarnąć, co z tym robimy. Okej. Wygląda na to, że będziemy mieli walkę jakąś. Czy chcemy się jakoś do tego przygotować? Chyba nie, chyba jesteśmy gotowi. Dobra, jedziemy. Że nie chodzi tylko o to, żeby uhonorować fortecę, ale po prostu może boją się protestów, jakie może mogłoby spotkać kościół w Yushi, gdyby nagle zaatakował fortecę bez jak to się mówi? Usprawiedliwienia. O. A co zrobił, żeby zatrzymać gigantyczną, chodzącą fortecę? Żyją swojego elfinium, które pęka od samego dotyku? A zawsze można się pokusić o starą, dobrą korupcję. Ten gość z Luxi wyglądał jak, że da się z nim zrobić biznesy. Przekonać go, że na tym, że forteca pozostanie przy życiu, wszyscy na tym skorzystają. Że rzeczy same się wytłumaczą niedługo. Podróż do innego kraju mogłaby zająć długo czasu. O, coś niedobrego się dzieje. Thank you.
貴様はハーフエルフ、禁忌の神に付き従う使徒だったか。To jeszcze nie zostało ustalone. Nani ga okotta da to? Sore o kikitai no wa kochira no hou da. Naze josai no kousoku o toita? Kore de wa hanii no issi ari to mirarete mo shikata arumai. One cały czas pękają od samego wiatru. Nie wrobicie nas w to. Kotoba deno bemei ni imi wa nai. Ugokanu shouko ga koko ni aru no da. Okej, zmiana zdania, jednak wrobili nas to. To dostajemy za próbę dogadania się z elfami. Nie dość, że raz zdradzają nas na zgromadzeniu, to teraz zdradzają nas jeszcze po zgromadzeniu. Mohaya, 票数は動かぬ。城塞の処遇は決まったようなものだ。だからこそ、結論が下される前に動こうとしたのだろう。Kurde wans, ty zdradziecka małpo. Kakunin wa sunda. Kekkai wa yaburare teiru. Sonata no hōkoku dōri da. Daishikyō dono, gojoryoku, kansha itashimasu. Yoi, jinsoku ni koto o susume yo. Ha! Sore de wa, Fiusia-sama no ikou ni sakarau hangyakusha ni. A nie, wam się nie udało? Myślisz, że wam się uda? Otonashiku baku ni tsuku ga yoi, kami no shito yo. Teikou sezu, unmei o ukeire yo. Mój młot myśli co innego. Musicie najpierw jego przekonać. Tak, do kłamliwej małpy. Kłamliwej zdradzieckiej małpy. Teraz twojej twarzy zrobimy antemę. Mamy do tego specjalne narzędzie.
り、一体何の騒ぎ？何が起こっているのだ。城塞が占領されかけているぞ。これは助かる。わざわざ探す手間もなく、そちらから撃たれにやってくるとはな。全部隊に告げる。敵を捕らえよ。相手が神だからと遠慮する必要はない。ヒルシュ殿下が受けられた恥辱を注ぐのだ。Nie wiem, czy ona też chce się rzucić z jakiejś wieży? Jeżeli chce, to z pewnością zaaranżujemy dla niej to. Że znajdzie się w twierdzy wystarczająco wysokie wzniesienie. Dobra. To znaczy, lepiej nie stójcie po drodze, bo za dużo z was nie zostanie. さあ、討伐を開始せよ。ギルシュ殿下の命を奪った報いを受けさせるのだ。汚い真似しやがって。みんな行くぞ。ダブラ。殺させてたまるか。To trochę zajmie. Zobaczcie, to jest chyba największa mapa, jaką do tej pory się spotkaliśmy. Przy okazji, nazwa tego rozdziału to Sekretne Intencje. I właśnie się wyjaśniło, do czego to odnosi się. Staliśmy zrodzeni. Good advance. Wszystko to, co robili do tej pory, było tylko na pokaz. Po to, żeby oczernić fortecę, żeby wyglądała na winną i żeby mieć podkładkę na atak na fortecę. I to właśnie zrobili. Ukradkiem zdjęli liny, potem powiedzieli, że to nasza wina, że chcieliśmy usunąć liny i uciec, i że to oznacza deklarację wojny, i że teraz nas atakują i to nasza wina. Bla bla bla, nieważne. Musimy zająć kilka miejsc, żeby uwolnić fortecę, i wtedy będziemy mogli ruszyć do Divine Mist Pillar. Ale po drodze musimy pokonać kilku bossów, tak? Tak. Dobra. Bierzmy się do roboty. Ty. Możemy cię nawet użyć, tylko weź Pulse Mill. Musimy paru osobom to zabrać. Kto jeszcze to używa? Mixuana. Ciach. Ior. Ciach. Dobra. Nie wiem, czy tu będziemy cokolwiek łapać, bo human nic nie daje. Physical. Spirit Thunder. Chyba nie. A po prostu przebijemy się. Fuchsia Templar. O, Demi. Demi chyba by się przydało do czegoś. Więc tych możemy nawet łapać. Mają fajne resisty na większej rzeczy. Szczęście zdobyliśmy ostatnio zestawy Void Broni. To troszkę lepiej na nich zadziała. Dobra. Ta misja
nie ma żadnych noldów. Nie widzę, po co mielibyśmy w takim razie tutaj iść. Nie wiem. Dobra. Ty, Kisnir, również potrzebujesz Fuzmil. I tak. Awaru tutaj. Pija tutaj. Przywołamy sobie naszego smoczka. Na pewno bardzo się przyda tutaj. Dobra. Tobie Lisz też się przyda, Fuzmil. Dobra, Ior. Co wy tutaj pakujecie? 41. Siły. Ior, możesz sobie wziąć Knight Medal. Dobra, podejdź tutaj. Diet. Zobacz, czy tutaj coś jest. Pewnie nie ma, ale i tak nie ma dla ciebie więcej miejsca na razie na to. Dobra, możemy sobie jeszcze kogoś przywołać, jakiegoś Yuiki. Kogo byśmy tu chcieli? Na razie weźmy niebieskiego chłopczyka. Niech zbierze dla nas kartę. No i dobra, jedziemy z tym. Tutaj będzie trochę korku. Zwłaszcza jeżeli tutaj się skupią. Dobra, ty gościu. 30 razy 3. On pewnie może coś blokować. Jedziemy pełną parą. Ior miażdżyć. Zapomniałem. Dawno nie wypuszczaliśmy Iora. Co to jest? Paladin Knight. Wygląda trochę jak Lisz. Dobra, Mikiu, zajmij tutaj miejscówkę. Czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma, tak jak się spodziewaliśmy. Dobra, niebieski chłopczyk. Nie, Lisz tutaj. Niebieski chłopczyk, możesz to coś skasować? Możesz. To do dzieła. Nie potrzebujemy tego. Ładnie. Dobra. Stawmy się troszkę obronnie. Bo tutaj zaraz będą się pakować ci ludzie w tą stronę. Isnir tutaj. Smoczek na tyle, ile się da. Dobra, co go boli? Nic go nie boli. W takim razie bierz Reisha Void i dajesz na maksa. Ta tarcza, tak bym myślał, że będą miały jakieś tarcze. Ior, teraz, dawaj. Prawie. Dobra, diet. Ma okazję zaatakować Majki. Nie ma, bo został zauroczony, na szczęście. Zauroczyło to, jak prawie Ior obciął mu głowę. Czy co tam zrobił. Dobra. Wy
Nie macie żadnych odporności, więc pakujmy to, co zadaje największe u nas obrażenia. Będzie chyba Raysia Hammer. Nie, Icicle Hammer zadaje większe obrażenia. Ale to ma triple attack. Tak, w końcu miałbyś jakiś skill. Dobra. Momencik, jak on bardzo ci odpowie, 36. Akcesoria, Veteran Ring, nie potrzebujesz obrony. Triple attack. Momencik, co to dawało? Triple attack, siła plus 6, agility minus 4. No, okej. Dobra, Mikey, zgarnij sobie expy za niego. Ładnie. Knight Medal! Zaczęli dropić. Dobra, już nigdy nam nie zabraknie Knight Medal, fajnie. Dobra, ty, dajmy ci odpowiednie skilla. Battle Command możemy ci dać w sumie. Technomanta się nie przyda. Flash Step, ok. Battle Guidance. Dobra. Tego raczej nie użyjemy. Więc dobra, przyjdź tutaj. Przywal mu ile możesz. I ktokolwiek będzie go jeszcze atakował, to dostanie od ciebie bonusy. No, takie myślał, że oni będą się pakowali jakieś defensywne skille. Dobra. Teraz smoczek by się przydał. Czy to jest twoje najlepsze obrażenia wręcz? Thunderclaw zadaje trochę lepsze. Możemy ci jeszcze dać Knight Medal. Teraz powinieneś to coś roznieść w puch. O ile nie wejdą jakieś skille obronne. Dobra. Potem w kolejności ludzi najbardziej przydatnych. Lisz zajmij tą flagę. Ior będzie drugim najbardziej przydatnym, chociaż Ior mogłoby mu się przydać trochę leczenia. Dobra, tak, Monster Capture nie będzie potrzebne. Link Breath. Ior podejdzie tutaj. Okej, okay, super. Fia, podlecz go. Kisnir. Za bardzo bliżej nie podejdziesz. Diet, dawaj. Bliski chłopczyk tutaj. Nie chce mi się tam za bardzo pakować Iorem, mimo wszystko trochę ich tam jest. A tutaj Katorid będzie miała wsparcie Avaro. Więc ustawmy się na razie tak, w następnej drużynie cokolwiek by tu nas nie atakowało, w następnej turze cokolwiek by nas tu nie atakowało, powinniśmy być w stanie się przebić. Dobra. Coś ci mało lak wchodzi, Katorid. Dobra. To za dużo im nie da. Antaerne. I Pierce.
Dobra, w następnej turze możemy zmienić katorit broń na dystansową. Wtedy będzie mogła pokarać również tych łuczników. Chociaż nie wiem, czy będziemy chcieli. Chyba lepiej, żeby to mogła wbić na pełnej dzidzie. Dobra, Avaro. Ty pierwszy. Nawet nie potrzebujesz tripla, tak? Jakikolwiek cios go zabije, tego gościa, więc działaj. Ekstra. Dobra. Dalej. Ty. Bierz swoją najlepszą katanę. To jest chyba Reisha. Musisz zostawić full zmil, bo inaczej nie masz za dużo ruchu. Co zadaje lepsze obrażenia? Strong Slash. Generalnie powinnaś go sprzątnąć. Chyba, że ma jakieś skille obronne, których nie zwróciłem uwagę. Dobra. I tak. Ior. To jest dużo łuczników. Dwa, trzy, cztery. Zastanawiam się, kogo chcemy teraz wystawić. Chyba zrobimy tak. Nie przebijemy się jeszcze do końca w tej turze. Ior, zajmij pozycję tutaj. Reaction. Super. Ty natomiast możesz wziąć swój Dragon King Ring. Tego gościa możesz skasować. Czy to go skasuje? Powinno skasować. Dobra. Działaj. Ja. Ładny level up, super. Dobra. Co dalej kolejności chcemy robić? Generalnie wszystko, co nas tu teraz zaatakuje, raczej... Jaki wy macie range? 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli Ior się tutaj ustawi, to dwóch uczników może go strzelić. A jeżeli się nic tutaj nie ustawi, to zmusimy ich, żeby się bliżej podeszli. Więc chyba nie ruszymy Iora w tej turze. Tak, niebieski chłopczyk, nie przydasz się nam w tej turze. Wracaj do Pokebola. Przyda się natomiast troszkę leczenia juikowego. Dobra, co ci możemy wyrzucić? Cokolwiek. Dobra. Diet, ty drugi. I dobra, niestety korek nas trochę zatrzymał. Bo w sumie oni oboje mogą strzelać, ty tak, ale reszta będzie musiała się ruszyć, dobra. Brońmy się. Kisnir. Blokuj strzały swoją kataną, jakkolwiek by to nie działało. Dobra, to raczej nie powinno cię w żaden sposób zaboleć. Dobra. To zaboli was bardziej niż mnie. Ikso! Semeru!
もう一丁。これで。は。行くぞ。攻める。もう一丁。これで。パラリティショ。Nie mogą się pozabijać nawzajem. Dobra. Przebijamy się w tej turze. To idzie przodem. Mikiu, chcesz go zabić? Chcesz, widzę to w twoich oczach. Rządzę mordu. Działaj. Ekstra. Jedyny stat, który potrzebujesz, inteligencję. Dobra. Teraz dobrze by było, żeby Avaro tutaj stanął. Avaro nie jest w stanie trochę tu... Nie jest w stanie go zabić, tego gościa. Smoczek może za to tam stanąć. Tylko musi wziąć broń do walki wręcz. Wbijaj tutaj. Powinieneś go ściągnąć. Powinieneś go ściągnąć. Ja. Kosok Kijudai ga hitotsu hakaisareta ka. Daga aseru koto nado nai. Nokori no shitetsu o zenryoku de shishu se yo. Bardzo odważne założenie. Dobra, i to nam blokuje przejście dalej. Dobra, musimy może przyspieszyć jakoś, nie wiem. Tutaj na razie najbardziej nas spowalniało to, że się spełnili żołnierze. Ale widzę, do końca mapy już tylko jedna flaga im została, więc to nie powinno być za bardzo już problemem. Dobra, jedziemy. Avaro tutaj. Dobra, co możemy zrobić? Kisnir. O, możesz zaatakować tutaj. A, bo ty dostałaś bonus do ruchu, teraz masz 5 ruchu. Dobra, to go powinno ściągnąć. Zrób to. Czy ją raczej. I tak. Powinienem w takim razie dać Fool's Meal Dietowi. Dobra, ty na razie blokujesz, więc cofaj się. Ior, morduj. Czy potrzebujesz? Nawet nie potrzebujesz używać many do tego. On nie ma żadnej, ona nie ma żadnej zdolności obronnej. Dobra? Fuh! Jeszcze możesz tego zamordować. Albo możesz zająć flagę. Zajmijmy flagę. Jego ktoś zajmie w następnej turze. Dobra. Diet. Dawaj reaction. Super. Ilisz. Ile cię stać? Dobra, Czy niebieski chłopczyk będzie w stanie ubić tego gościa? On stoi na kolejnej fladze. Będziesz w stanie. To go ściągnij. Ułatwi to nam ruch w kolejnej turze. No i dobra. Już biegnął do nas.
ついに援軍が到着したか。待っていたぞ、我らが勇猛なる戦士たちよ。奴らの命運もここまでだ。行くぞ、一気に城塞を制圧せよ。Przydałoby się troszkę obszarówek. 町に被害を出さぬよう傭兵せよ。許可したのは城塞への攻撃のみである。W sumie nasz smoczek ma obszarówkę. Musimy to jakoś wykorzystać. 反撃を許すな。時間を与えず、邪神に従う者たちを取り押さえよ。行動開始だ。 Dobra, zobaczmy. Kisnir, jesteś w stanie go zdjąć?Ty powinnaś być w stanie go zdjąć. To musisz coś lepszego mieć wyekwipowane. Dobra. Raczej nie, dobra. Dobra, smoczku. Jakie ty miałeś? Raifu Tornado, Circle 5.Zobaczmy, jak to wygląda właściwie. Nie. Nie, że to tu mam. Raifu Tornado. Okej. Czyli możesz wypalić tak w nich. Więc dobrze by było nie wchodzić do tego pomieszczenia. Zająć pozycję tutaj i pozwolić im się tutaj spiętrzyć i potem odpalić to tornado, następnie dłużej ich przeczyścić. Dobra, to się nawet dobrze składa. Przy okazji zgarniemy tamtą skrzynę. Ponieważ to jest mapa jednorazowa, nigdy tutaj nie wrócimy, to mogą być tam ciekawe rzeczy. Ior, powiedz nam, co tam jest.Bone Cleaver. Dobra. Avaro, domyślam się, że będziesz potrzebował pomocy z tym gościem. Ty wal z pełnej paki i użyj swojej najlepszej broni. Dobra, czy to go zabije?Najprawdopodobniej tak. To jest Demi Earth 3. Dobra, zmieniłem zdanie. Spróbuj go złapać. Dobra.Ja możesz go podleczyć trochę? Nie. Dobra, nie powinno być z tym problemu. Siądź tutaj. Tak, czy ciebie chcemy przemieścić? Mamy tutaj bardzo dobrą pozycję na ostrzał, więc ty zostań tutaj. Dobra, w sumie czemu nie? Podejdź tutaj.Może przydać mu się leczenie w następnej turze. I wracaj. I lisz tutaj. Dobra, niech się spiętrzą. I spróbujemy im obszarówkę zasadzić. Moi co?No to flagę mam. Dobra. Ty. Na tą okazję przyda ci się Sage Medal. Teraz tak. To jest lepiej tutaj.
Tutaj masz 5 celi. Czy tutaj? Chyba tak będzie lepiej. Dobra. Awaro. Prowadź szarżę. Teraz tak. Niebieski chłopczyk, możesz zgarnąć tego gościa. Może, zobaczymy. Nie po to ładowałem ci w agility, żebyś teraz nie one-hitował wszystkiego. Ładnie. Spotęga odpakowanych Yuiki. Tyle godzin farmienia w końcu się opłaca. Dobra. Nasza druga linia jest trochę opóźniona. Ja przemieść się tutaj. Robisz trochę miejsca. Nie podobają nam się nasze opcje. Chciałem ich szybciej porozwalać. A nasza druga linia się opóźnia. Wiecie co? Zróbmy to inaczej. Ja. Podejdziesz tutaj, odblokujesz drogę dla Jora, który wejdzie tutaj i skasuje tą gościówę. Barier Axis, bo... Okej, okay, już mamy coś takiego w każdym razie. Dobra, ty podejdź tutaj. Dasz cover dla Avaro. Tak, dodaj swój full zmil jemu. To niewiele zmienia na razie. O, idealnie no o to chodziło. Dobra, teraz nie potrzebujesz full zmil, teraz potrzebujesz po prostu dobrze kosić. Dobra, wykość tego gościa. Żeby nie mogła strzelać do Fii. Ładny headshot na zakończenie. Dobra. No to tyle, dobra. Ciach. Trzy flagi im się tutaj... Nie, dwie flagi im się tutaj zespełniły. Powinienem trochę dać Iorowi więcej many, bo zaraz mu się mana na Flame Slice skończy. Ataki go nie zabiją. Chyba, że triple attack byś miał. Nie wiem, zobaczmy. Nie, po co tu jesteś? A, teraz też go nie zabiją. Dobra, tak samo z nim. Tani Pierce może być trochę groźny. Dobra. Jak to chcemy rozegrać?
Co tu jest? SP. Nie za bardzo nie potrzebujesz SP. Możesz tutaj wejść. Awara też już za bardzo nie potrzebuje SP. Może niech Awara tutaj wejdzie? Dobra. No to przeżył, to byłoby. Tak. Ty możesz teraz użyć lepszego leczonka. Dobra. Czy ty możesz jego osłabić? On już i tak jest osłabiony. Świetnie, Lisz. Wejdź, wejdź w niego. Z drzwiami. W samej turze będziesz mogła zasadzić im soczystego ołę. Dobra, Dragon Katorit. Może odsuńcie się wszyscy od Lisz, zanim wybuchnie. Dobra. Ty na razie się nic nie przydasz, to po prostu zwolnij miejsce. Tak, ty potrzebujesz many. Dobra, powinno wystarczyć. I tak. Kiju, podejdź. Diet. Dobra, ustawcie się tutaj. No i dobra. Na nich. Pełną mocą. Coś Ior ma peszek, jeżeli chodzi o blokowanie. O, ale potem nadrabia na wąsku. Jeszcze tamten się zauroczył. Ekstra. Dobra. Jak tu najlepiej nich wejść? Smoczku, ty masz duży zasięg. Dokończ tutaj robotę. Może ci się to nie udać. Wierzę w ciebie. Tak, tutaj. Chciałbym zebrać to. Mikiyu, i tak nie masz do roboty nic w tej turze. Możesz nawet cofnąć się. Tutaj przywołamy na przykład kogoś lepszego. Breath of Alium. Niech. Dobra. Co do tutaj sytuacji na froncie. Ty raczej jej nie zabijesz. Więc może użyjmy ciebie tylko do zdobycia terenu. Nie, osłap ją, na ile możesz. Dokładnie.
Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Weźmy na przykład ciebie. Zgarnij ją. Okej, w swojej kolejności to zrobiłem. Teraz by Lish mogła zgarnąć tą flagę. Ja za późno na to. Ior może mieć podwójną akcję. Nie miał. Okej, trudno. I ja... Podejdź tutaj. I diet tutaj. Dobra. Trochę mu się oberwało, ale mamy tutaj punkt leczenia. Ale się mnożą. Pia, jesteś w stanie go ściągnąć? Nie, bo gość ma dużo... Gość ma dużo agility. Ty, co jest najlepsze, co możesz mu zawalić? Storm Tornado? Nie, nie masz zasięgu. Dobra, przywal mu tym. Ekstra. Dobra, teraz Smoczek i Awaro bez problemu zajmą się tym gościem. Awaro, dokończysz? Tak. Tak, jej przywalił, że na ścianie się zatrzymała. Ekstra. Co tutaj? Ior się lecz. Dobra, zatrzymamy sobie Roselin. Bo jest dużo bardziej mobilna niż Mikiu. Więc to się może bardziej przydać w tej sytuacji. Dobra. A cała reszta do przodu. Karta raczej nie ma nic ciekawego. Dobra, idzie nam na razie bardzo dobrze. Jesteśmy prawie na półmetku. Mamy 11 na 60 tur. Wbijam. Jesteś w stanie zająć to? Jesteś. Dobra. Lish, broń swojego lorda. Ty, wycofaj się. No momencik, nie to chciałem zrobić. Czy może to chciałem zrobić, ale jeszcze nie jestem pewien. Dobra. Odporność na wszystkie żywioły, nie fajnie. Wrażliwość na fire. Raz, dwa, trzy. Yurin, masz jakiś skill, który ma 3 zasięgu? Masz. Świetnie. Mam dla ciebie robotę. Wysać tego gościa. Intimidate. O nie, Magic Resist. Tego nie przewidziałem. Dobra. Yorin może oberwać w następnym turze. Ale ustawmy się może na razie. Awaro tutaj, zregeneruję sobie many przy okazji. Szczęście, mamy Guardiana.
i szansę na cover. Teraz nie będzie potrzebna. Świetnie. Jurin, przywal mu z całej siły. Dobra, w takim razie boksuj się. Pokaż, jak się boksuje z rycerzem. Dobra. Jesteś w stanie go zdjąć? Jesteś, super. To pokaż nam, co cię stać. Level ci nie pomoże na boską magię. Czy raczej twoja zbroja ci nie pomoże na boską magię, czy coś takiego. Jurin, przydasz się, zajmij to. I teraz po kolei pociągiem musimy się poruszać. Katorit, katorit, katorit. Weź tą broń. Oraz Knight Medal. Awara, możesz podejść tutaj. Ior, poczekaj sobie. Możemy cię wpakować tutaj na przykład. Jaki ty masz zasięg? Tsunami 2, Water Barrage 3. Czy ty się boisz wody? Boisz się wody. Dobra. Staw się tutaj, żeby nie oberwać tą wodą, której się boisz. Istnieje, że od razu się uleczy. Dobra, ci z tyłu nie zdążą dojść do akcji. Okej, świetnie. Właśnie po to ci dałem Dragon King Ring, żebyś mogła w razie co odpowiedzieć ogniem. Ale na to, że nasze problemy same się rozwiązują. Po tym ataku dużo nie zostało z gościa. Nie ma takiego killa jak overkill. Dobra, czy ty to możesz zniszczyć? Anzurna, mów kore izo no rozeki wa yurusanu. Naze naraba watashi ga jikijiki ni yatsura to aitai suru kara da. Z pewnością to zadziała lepiej niż do tej pory. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest kłamstwo. A nie, tutaj są jeszcze flagi, nie zauważyłem ich. Trzy flagi. Sporo ich jeszcze się tutaj nam napatoszy. Na szczęście nikt z nich nie ma odporności na dark. Więc powinniśmy troszkę lepiej użyć. Ale wy jesteście, macie odporność na holi, więc ty za bardzo się nie przydasz. Czy ty możesz uruchomić swoje tornado? Możesz. To... daj im popalić. Dobra. Lisz. Tutaj. Efest się kończy, zaraz coś z tym zrobimy. Roselin. Snir. Ja, możesz tutaj aż dojść. Dobra, zgarnijmy to. Nie mam nic lepszego do roboty dla Iora. Money. No i dobra. Ich nawet chyba możemy trochę połapać. Bo zapomniałem dać capture rope dla Lish. Dobra, zobaczymy. Z jakiegoś powodu nie atakowali Lish. A, bo atakują Holly. Może by nie byli w stanie nic zadać? Lish. Jesteś w stanie ich złapać? Jesteś. Jest damage gwiazdkowy. Dobra. Łapiemy wszystkie elfy. Taka nowa akcja.
zmniejsza ci 3% szansę trafienia. Chyba coś, co, z czym powinniśmy przeżyć. Widzicie? Tak się robi porządne liny. Nie takie liny jak z waszego Elfinium. Tego nie potrzebujemy łapać. Awaru. Kapcie. I... pokaż elfom porządne liny, jak się robi. Strach. Co my tutaj mamy? Demi Thunder, 3 gwiazdki. Moment. Jest twój najlepszy bóg. Póki co tak. Może tak, ciebie oddalimy. Ty możesz wziąć sobie Knight Medal. Teraz jak użyjesz Snipe, to powinnaś to zdjąć, o ile się nie mylę. Jeszcze ten TR, tak, bez problemu. Stra. Teraz tak. Raz, dwa, trzy. Karina. Mam dla ciebie miejsce do zatkania. Możesz zmierzyć gościa. Nie, nie zabijesz go. Potrzebujemy, żebyś zrobił przejście dla kogoś, kto jest w stanie to zrobić. Dobra, tak. Ior. Damy ci Fullsmill. To zamorduj tego gościa. Kryt? 29%? A nie, nawet nie potrzebował. Sra? Fajnie. Dobra, Rozylin, pakuj się. Diet, idź przodem. A wy potem... gdzie jest miejsce? Dobra. Dobra, mamy jeszcze dużo... mamy jeszcze troszkę ich do porozwalania, ale na szczęście mapa jest już coraz mniejsza. Znaczy coraz mniej jest przed nami. Dobra, tak. Co my tu możemy zrobić? Chcemy, żeby tutaj wszedł ktoś z powerem. To jest twój najsilniejszy atak? Tak. Dobra. To użyj swojego najsilniejszego ataku na niego. Teraz może tutaj wejść Awaro. Albo Lish nawet. Lish, wejdź tutaj. Dobra. I tak. Rozylin. Damy ci rundkę na wstrzymanie. A w tym czasie Awaro zajmie tutaj wagę. Jed. Smoczek.
Fafnir i Fia. Ior. Czy mi cię tam pakować, czy nie? Zdejmijmy tego gościa, bo... nie, to może nam coś tutaj napluć. Archimag. Archimag, moja dupa. Dobra. Jedziemy. Ciachaj go. Ikzu. Stra. Kill. Kiedy? Kiedy? Konna tokoro de. Nikt nie rzuca się na Iora i nie wychodzi z tego żywy. A ten gość. Kodo kaishita. Stwierdził, że nie popełni seppuku. Ior, czy jesteś w stanie go zaszlachtować? Pokaż nam. Problemu. Stra? Jeszcze kogoś chcesz. Dobra. Zobaczymy. Tutaj wszyscy są mele. Prawie wszyscy. Tak. Staw się tutaj, Katorit. Pewnie tu, że może jakoś ich pokażesz. Dobra, Karin, Yuki, nie jesteś nam potrzebny. Dobra, Ior, zaszlachtuj tego gościa. A w następnej turze wszyscy poza tym magiem powinni się o ciebie rozbić. Dobra. Staniesz dodatkowo Avaro jako cover. Iż tutaj. Diet. Isnir. Ja. Chociaż weźmy z powrotem Rosaline. Dobra, tutaj podejdź. Ciężko będzie jej AOE użyć. Zaatakowałeś jedynego gościa, który jest ci w stanie odpowiedzieć. Kompletnie nie rozumiem, jakie były twoje motywacje. Za tym, że twój żywot był ci niemiły. Ekstra. Dobra, Ior, morduj. Po kolei, dla wszystkich Tasaka wystarczy. Mniej niż 50-50 szans trafienia. Okej. To prawie by cię zabolało. Gdyby nie tak, nie to, że jesteś taki zarąbisty. No i dobra. Ostatnia runda tasakowania. W końcu cover wszedł. Ekstra, dobra. Smoczku. Brakuje ci many. Zaradźmy na to. Powiedz mi, ilu z nich jesteś w stanie zmasakrować tutaj. Okej. Na to, że wystarczająco. To był arcymak wiatru. Coś mu nie podziałały te pioruny. Dobra, diet. To jest powrotem full zmil. I biegnij.
Tak, ty potrzebujesz odsapnąć. I też by ci się przydało full zmil. Na przykład to od ciebie. To ci tylko spell points zżera, to nas nie boli. Awaro tutaj. Teraz tak, ty tutaj. Przydałoby się pewnie tutaj jakoś bardziej walnąć obszarówkę, ale już trochę za późno na to. Lisz w sumie będzie mogła coś walnąć, jeżeli tam się wbije, ale to trochę zajmie. Ior, ciebie potrzebujemy uleczyć. Dobra, nie wbija się jeszcze tam. Brzmi bardzo ryzykownie. Stawimy się na razie. I tak. Możemy zaprosić małe wsparcie. Tutaj. No i dobra. Pokażcie, na co was stać. Na nas nie robi wrażenia. Dobra, zostawiłem mu capture rope niepotrzebnie. Ale dać mu night metal. Troszkę więcej obrażeń zadał. Niezły zasięg. Niestety pani Lauruso nie boi się twojej magii. Co innego technomanta, który ma bardzo przewodzący elektryczny płot. No dobra, na co cię stać? Ty nie jesteś w stanie nam zadać obrażeń ekstra. Szkoda, że nie zaatakowałaś pierwsza. Tie. Talk the talk, walk the walk. Pokaż, na co cię stać. Bardzo przypomina Girsia. Kompletnie nie ma obrony, nawet Avaro jest w stanie jej natłuc. Ale go sparaliżowano, okej. Teraz tak. Wsparcie ogniowe. Zrób to, po co tu cię ustawiliśmy. Snajper. Ściągnij ją, jeżeli jesteś w stanie. Nie jesteś. Ty, weź ten swój Night Medal. Teraz tak. Bo paraliż. A to nie jest coś, czym powinniśmy się przejmować. Chcemy, żeby ktoś tam inny wszedł w jego miejsce. Może nie. Może jednak to jest dobry pomysł, żeby on tam wszedł. Teraz tak. To może ściągnąć Ior, więc ty zajmij tutaj pozycję. Jedna flaga zajęta, super. Ior, zapoznaj panią ze swoim tasakiem. Choć się mana by przydała na wszelki wypadek.
Chociaż i bez tego powinieneś dać sobie radę. Dobra, to działa. A teraz? Ci ludzie z Inturus kompletnie się do niczego nie nadają. Stinia, okej. Okay. Momencik. Masaka, Watashiga Yabureru to wa... Fiusia kyo ni adana su... Itsuma demo jibun hoi ni kisamara wa sono sonzai dake de hito okuru... Czekajcie, przeminę rozmowę, bo... Sekai kara haizo seneba naranu no da... Chcę to cofnąć. Nie wiem, czym była Stinia, ale cokolwiek to było, chcę więcej tego. Dobra, użyj teraz flow. Dobra. Zaraz, za chwilę zobaczymy, co to jest. Masaka, Watashiga Yabureru to wa... Yushia kyo ni adana su iki otome... Dore dake gouman ni nareba ki ga sumu no da... Herezją jest to, że jest taki, jesteś takim beznadziejnym wojownikiem. Hazukashii to wa kangaeru no ka? Kisamara wa sono sonzai dake de hito o kuruwasu. Sekai kara haizo seneba naranu no da. Zainin wa otonashiku, ware ra ni shitagae! Leżeć, nie żyjesz. Nie można polegać na słabych ludziach. Dobra. Zobaczmy szybko, czym jest ta Stinia. Czy to jakieś akcesorium? O, jest tutaj. Greatly increases all stats. Fajne. Fajnie, że mam teraz tego 4. Cieszę się. Dobra, bardzo miło z Infuruski, ze strony Infuruski ignorze. O, fajną rzecz nam dali. Dobra. Niestety brakuje nam trochę teraz punktów ruchu. Ty, ustaw się w pozycji bombardowania. I ja. Przydać się trochę leczenia. Smoczek. Tutaj. Akatorit. Strata many cię nie boli. Dobra. Przyspieszmy trochę walkę. Tutaj się ich zrespi teraz. Nie z twojej strony. Rozelin, czy nie miałaś Sage's Medal? Nie miałaś Sage's Medal. Szkoda. Ale teraz... Lisz, odsuń się z łaski swej, bo nie lubisz dark obrażeń. Avaro powinien to przeżyć. Dobra. I mamy drugiej obszarówki, żeby poprawić. Avaro, stań tutaj. Teraz po kolei będziemy ich eliminować.
Dobra, ich będziemy próbować łapać, ile się uda. Tutaj ciach. Diet. Smoczek tutaj. Ciebie tak. Podziękujemy. Ranri. Odpalisz nam leczenie w następnej turze. Może się nam to troszkę przydać. Strzelacie piorunami. Atakuje, nieważne, masz mało chłopców. Po prostu zejdziesz. Tam, to ci się nie uda. Dobra. Tutaj szybko jeszcze poczyśćmy, co stawia. Po momencie. Zanim to zrobimy. Cofnij się, ponieważ zrobimy sobie duże leczonko. Healing Gale. O, nie sięgnie. Taki, trudno. W każdym razie. Awaro. Możesz zacząć tego gościa. Ior, capture rope i go złap. Powinno ci się udać. Dobra. Piercing Snipe. Ładnie. Capture Rope. Jesteś w stanie go złapać. Powinieneś być. Dobra. To chce się poświęcić, żeby wejść na to pole. Nie mam za dużo opcji. Roselyn. Jakoś ci się odpłacimy za to. Smoczek. Brakuje ci zasięgu, żeby tam wejść. Dobra, no to tutaj ściągnij jego. Przynajmniej flankę. Czy tyły będziemy mieli zabezpieczone? Dobra, Roselyn, możesz oberwać w tej turze. Zrób tak, bo to cię mniej zaboli. W sumie czemu by nie? Sięgasz tutaj. Zasadź mu piercing snipe. O, nie chciałem go zabić, ale trudno. Dobra, teraz tak. Tu tak. Ty dokończ to. Może wolniejsi niech idą najpierw. Ranry, ty nie jesteś wolna.
Rozylin. Gdzie musieli cię chyba cofnąć? Ja. Nikt nie potrzebuje twojej pomocy. Dobra. Tak, nie mamy żadnych celi dodatkowych, więc nie ma po co się tam cofać. Rozylin. Pocznij sobie przez turę, a my tutaj się zbierzemy na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będziesz w stanie ich trochę załapać. Aczkolwiek ich odporność na Thunder jest dosyć spora. Więc pewnie dużo im nie zrobisz. A ustawiajmy się. Czekaj, to też tak mało ruchu. Jesteś zmęczony. Dobra. Tak lepiej. Diet. Kisnir. Fija. Przeżyjesz. Ior. Dobra. Dobra. Co ci brakuje many? Nie zada to największych obrażeń, ale zawsze coś. Nie, chyba jednak nie skorzystamy. Goń się, leszczu. Zazwyczaj walę w coś młotem i zazwyczaj to się poddaje i współdziała, więc... Kinki de ari nagara mo, jousai wa Fiusia kyou no tame ni naru no da to na. Podziabało. A chyba bardziej niż jego przydupasa. No dobra. Niech podejdą w takim razie. Fija. Staw się tutaj. Ten atak pewnie ich zmusi do... Momencik, cofnij się. Możesz wziąć full zmil. Ten atak pewnie ich zmusi do podejścia bliżej. Więc może niech Ior zatrzyma się jeszcze. Isnir też weź full zmil. A te twoje 4 punkty ruchu nie za bardzo ci wychodzą. Dobra, zostań. I ty, czekaj. Dobra, zobaczymy. Czy ty masz jakieś AOE? Masz. Mam nadzieję, że teraz to wypuścisz. Teraz będzie teraz to... Nawet... Co żeś ty zrobił? Okej. Dobra. Knight's Medal. I jak bardzo jesteśmy w stanie przywalić? Bardzo jesteśmy w stanie przywalić. On ci za bardzo nie odda. Dobra, zobaczmy jak walczy. Dokaz.
Lisz, nie zabij go, bo chcemy go z full zmilować. No okej, okay, to było żałosny pokaz. Avaro. Full zmil. I przywal dziadkowi. Tam gdzie go tam gdzie jego miejsce. Dobra, w ponad połowę czasu się wyrobiliśmy. Więc to jest wina trochę tego, że gram na easy. Czy na normalu. Dobra, Sanctuary Knuckle. Zobaczę to jeszcze szybko. Dobra. Sprawa wyjaśniona. Trwało to 1,5 godziny. To chyba była największa mapa, jaką do tej pory się spotkaliśmy. Chyba są jeszcze większe. Zobaczmy szybko, co robi ten Sanctuary Knuckle. Czy nie mamy już czasem tego? Nie, nie mieliśmy. Zwiększa resisty na wszystko. I... Dobra, w każdym razie to był długi odcinek. Możliwe, że się nie zdążę w piątek przez to zrobić, nagrać czegoś kolejnego. Zobaczymy. Jeżeli nie będzie odcinku, to będziecie wiedzieli dlaczego. W każdym razie zobaczymy, jakie są konsekwencje zdzielenia, znaczy skopania dupy Kudawansowi w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.